Kocham mój dom i kocham się w nim tak udomawiać. Od początku musi być takie z prawdziwych utkane dreszczy. Podobno wtedy trzeba rzuć gumę i zaśpiewać to do końca. Jest trochę dziwnych zakrętów w piosenkach. Ten, kto śpiewa, modli się dwa razy. Walczę z takim trochę wewnętrznym wodzirejem. Krzysiek! Właśnie, że zabawa! Po prostu zabawa! Stary, zabawa! Pogrzeb na Zoomie to jest w ogóle ciekawe zjawisko. Dzień dobry, wszystko już wiecie, to jeszcze tylko wrzucę na chwilę słowa piosenki Natalii. Zabierz mnie z tych szarych bloków, z zimnych obłoków, schematów i szkół. Zapraszam Was na taką godzinną dawkę naprawdę dobrej opowieści o pięknym, zdrowym i w zachwycie życiu. Natalia Przybysz, zapraszam. Dzień dobry, Natalio. Cześć, Magda. Ja sobie tak wymyśliłam, że to będzie rozmowa o wrażliwości, o wyciszeniu, bo tutaj zima, śnieg pada, obie zimy nie lubimy, chyba że ty już zmieniłaś zdanie, ale teraz od 2 godzin jestem cały czas w twojej płycie tam i w tym nastroju, no i nie ma. I po prostu nagle uciekł mi ten element, wiesz, takiej duchowości, powiedzmy, chociaż nie do końca, ale wjechała mi pełna radość i jakoś tak myślę, że może po prostu zaczarujemy przez te najbliższe kilkadziesiąt minut rzeczywistość i porozmawiamy tylko o pięknych, przyjemnych, cudownych rzeczach. Takie mam zaproszenie dla Ciebie. Dobre. Dobrze. Okej. Okay. Tak. To jest fajny pomysł. No bo jest pierwsze pytanie. Dlaczego ja nie brałam udziału w nagraniu teledysku do piosenki z płyty Tam o czymś innym, bo ciągle zapominam tego tytułu. Dlaczego nie brałam udziału w teledysku, w nagraniu teledysku do piosenki o czymś innym? Bo ten vibe tam jest czymś wspaniałym. Poproszę na przyszłość o telefon, dobra? Jak się udało Wam uzyskać po prostu ten klimat totalnej radości na twarzach tych osób, które tam są, na Waszych, Twojej i Mroza? Wspaniałe to jest. Ja po prostu wiedziałam, że ten człowiek o bardzo przewrotnej ksywce Mrozu ma w sobie trochę ciepła. Ale no nie spodziewałam się, że to będzie aż takie coś, że to będzie po prostu takie słońce. I dodatkowo jeszcze nie spodziewałam się, że on będzie umiał i w ogóle, że on to weźmie tak w swoje ręce i się tym zajmie. I przyszli do nas ludzie, którzy chcieli wziąć udział w klipie. Niestety no nie wiedziałaś o tym, ale już następnym razem to ci powiem. I on, wiesz, tam nie było sceny, nie było światła, nie było wieczoru, jakby klubowego nastroju. On po prostu wszystkich tak wziął za ręce, tak w sensie emocjonalnie jakby, no, poprowadził. Był totalnie, ja mu powiedziałam, że on po prostu powinien mieć swoją drużynę futbolową jak Ted Lasso albo coś takiego i że w ogóle jest jakimś totalnym liderem, jakby taką energią niesamowitą. Chyba tylko porównywalną z energią mojej mamy, która jest w stanie naprawdę kompletnie amatorów też pobudzić do tego, żeby śpiewali mega dobrze i też tak jak mój nauczyciel śpiewu miał taką zdolność. Więc ja byłam po prostu przez 2 dni totalnie tak rozwibrowana po tym teledysku i Sylwia Pogoda, nasza reżyserka, to samo. My po prostu 2 dni po zaczęło z nas schodzić i miałyśmy mega doła w ogóle. No niesie, i ta piosenka jest też takim przełomem w tej płycie i takim jakimś wyjściem z melancholii, która jest moim głównym paliwem jednak. To prawda, ale zasadniczo płyta Tam, o której teraz mówimy, jest płytą, ja się do czegoś przyznam, bo to jest chyba moja ulubiona twoja płyta. Nie wiem, jak tam ty oceniasz swoje, bo to jednak jakieś tam dzieci twoje, prawda? Ale to jest, bo ja właśnie widzę w niej wibracje słońca, widzę tam melancholią, ta twoja taka, ten twój taki trochę dystans i celna ocena rzeczywistości, jasne, ale jest tam dużo radości, takiej nawet momentami dzikiej, takiej z natury płynącej. Bardzo mi się to podoba. Czy to oznacza, że po tych kilkudziesięciu latach na scenie to już jesteś inna ty? Myślę, że to cały czas jakoś tam się zmienia. To znaczy ja uważam tak, że faworyzowałabym jednak to dzieło, ponieważ jest mi ono obecnie najbliższe. I jakby moja relacja z głosem moim jest na niej najlepsza, to znaczy najbardziej zupdate'owana i
No, jestem ze sobą bliżej niż wcześniej. Z każdą płytą staram się, żeby tak było. I jest przede wszystkim na skali takiej, bo mam trochę ostatnio takie dwie skale. Z jednej strony jakby ciężkości skala, no to jest najlżejsza płyta i też jednocześnie skala zimno-ciepła, temperatury, to też nie umiem powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak ta płyta jest dosyć ciepła, chociaż jest trochę o zimnej wodzie też. Może tak, ta płyta ma większą taką termiczną samoświadomość niż poprzednie. No to są takie, no nie wiem, jak moja mama mi tłumaczyła kiedyś, jak się maluje obrazy, bo jest malarką, to tłumaczyła mi, że zimne barwy dają poczucie odległości większej, więc tak działa nasze oko, że te ciepłe wydają się z przodu, więc jakby tworząc przestrzeń w obrazie, no to trzeba na to zwracać uwagę. No i na przykład jak teraz patrzę na obraz mojej mamy, gdzie jest takie, moim zdaniem, dosyć spektakularne niebo, to też jakby uczyła mnie tego, żeby robić ciemne na górze i jasne na dole i to też powoduje, że się tak wchodzi głębiej. Muszę wrócić do takiej wrażliwości artystki, bo oczywiście melancholia, piękne teksty, ważne sprawy, też społeczne, dotyczące zachowania ludzi na ziemi, dotyczące ekologii, to są twoje sprawy, ale ja chciałam zapytać o taką przyziemność. Czy taka artystka jak ty schodzi do parteru, sprząta, prasuje, gotuje? Czy to jest zajęcie po prostu niedostępne na przykład ze względów czasowych dla kogoś takiego jak ty? Mi bardzo pomaga, bardzo mi pomagają te wszystkie czynności domowe w uziemieniu się. I jak wracam z trzech, czterech koncertów, to zazwyczaj najpierw robię zaczyn na chleb. Chleb, w ogóle robienie chleba i taka... no i robię chleb na zakwasie. Zaczęłam to robić teraz od 40 urodzin, bo dostałam przepis i zakwas od koleżanki i mnie tego nauczyła i to jest po prostu włożenie ręki jakby w, no tak, w chlebową. To jest magia. To jest bardzo uziemiające. Więc tak, więc zaczyn i wieczorem nastawiam, a rano piekę. I też lubię tak. A jak ci wychodzi ten chleb? No od początku mi wychodzi wspaniały. Naprawdę, nie miałam żadnego jakby niedobrego chleba jeszcze. Wychodzą mi świetne chleby. I robię teraz, ostatnio jestem jakby w fazie, że robię żytni plus samopsza, czyli ta pierwotna pszenica. Ta stara taka odmiana pszenicy, tak, bardzo tak. Zdrowa. I dużo siemienia lnianego. I to jest teraz aktualnie mój chleb. Więc to mi bardzo pomaga, bardzo pomagają mi takie rzeczy jak prasowanie i pranie i naprawdę i też sprzątanie, bo po prostu kocham mój dom i kocham się w nim tak udamawiać i muszę trochę się po prostu pokrzątać, żeby sobie uświadomić, że wróciłam. Bardzo dużo energii tak naprawdę mam po prostu z domu mojego. A jak wracasz i jesteś w tej krzątaninie, w tym domowym życiu, to masz wtedy pomysły na następne teksty, na muzykę, czy musisz tak jak przy ostatniej płycie na hydrę wyjechać? Ja już mam całą koncepcję na następną płytę i to jest bardzo... Nie mogę jej mówić nikomu, no wiadomo, żeby... Nawet mojemu zespołowi, bo oni powiedzieli, nie mów nam, bo my na razie się bawimy w to, co teraz mamy. I mam najczęściej tak, że przed zaśnięciem po prostu nachodzi mnie miliard pomysłów. Wczoraj właśnie też zasypiałam i miałam taki totalny update, jeszcze więcej konkretów. A co robisz? Zapisujesz to? Bo to przecież ulatuje. W ogóle mi nie ulatuje to. Akurat teksty, owszem, jak mam pomysł na teksty, no to zapisuję, ale takie konceptualne myślenie to już po prostu się odpala i to się tylko rozwija. A w przypadku muzyki, tworzenia płyty, konceptualne tworzenie, to co to jest?
No trochę jakby bym mogła, mogę powiedzieć już po tej płycie, którą teraz przeżyliśmy razem z moim zespołem, że to jest planowanie kolejnej przygody. Że to jest jakiś zarys, tak? No, myślenie czasoprzestrzenne. Gdzie, jak, po co, o czym, z kim. Żeby ten proces był też, bardzo to jest dla mnie ważne, żeby ten proces był po prostu sam w sobie ekscytująco produkujący ciarki. Bo wydaje mi się, że to jest ważne, że jednak to od początku musi być takie z prawdziwych utkane dreszczy. Ładne, z prawdziwych utkane dreszczy. No dobra, ale to jest często tak, że wy artyści tworzycie rzeczy, które mają w jakiś sposób terapeutyzować was, bo to są wasze myśli, wasze przeżycia, wasze potrzeby. A ty myślisz o nas, tych, którzy jesteśmy po drugiej stronie i wiesz, co chcesz nam dać w tej pracy konceptualnej? Myślę bardzo, bardzo. Nawet czasami myślę, czy ja za bardzo nie myślę o tym, czy ja się za bardzo nie przejmuję słuchaczem. W sensie, właśnie teraz mam taki moment, w którym próbuję znaleźć takie coś dla siebie więcej jeszcze niż dla ludzi, ale no bo bardzo dużo czuję jakąś odpowiedzialność, że takie piosenki potrafią czasami zostać w głowie i po prostu zakazić czyjś umysł. Czasami na to sama cierpię. Podobno wtedy trzeba rzuć gumę i zaśpiewać to do końca, albo na przykład z reklamami tak jest, z radia. To tak, to już naukowcy potwierdzili, że to trzeba sobie włączyć i przesłuchać całe, aż się skończy. Więc ja nie chcę zrobić piosenki, która po prostu będzie kogoś męczyła i w jakiś sposób no, nastrajała, czy wręcz jakoś programowała. No, jest trochę takich utworów, które powtarzane w głowie zostają i coś też myślę, że robią złego. Ale myślisz o White Christmas, czy? White Christmas to nie jest jeszcze takie, to w ogóle właściwie jest chyba spoko. Aha, a co szkodzi? Nie chcę tego teraz śpiewać. Dawaj. Nie chcę tego śpiewać, bo też nie chcę, żeby się obruszyli twórcy, ale uważam, że no jest trochę dziwnych zakrętów w piosenkach, które potrafią nieźle co najmniej zatrzymać, jak nie naprawdę. No bo na przykład to, jak mocne jest śpiewanie, świadczy ta teoria, że ten, kto śpiewa, modli się dwa razy, czyli wszystko to, co chcemy powiedzieć i zaśpiewamy to, to naprawdę ma większą wibrację, wyższą i ma większe działanie, bo jest jak gdyby pokolorowane dźwiękiem, jest podane zazwyczaj w slow motion, albo jest powtarzane. Przecież refren to jest coś takiego, co ma moc mantry. Mamy po prostu w kółko powtarzać coś, więc lepiej niech to nam robi coś dobrego, jeżeli to powtarzamy. Niech to do czegoś prowadzi. Co to robi? Jakby trzeba to wszystko sobie przemyśleć, no, że później to widzę na koncercie, że ktoś ze mną śpiewa mój refren i jakby no widzę, co się dzieje z człowiekiem. Więc biorę to pod uwagę. I bardzo to biorę pod uwagę, a też czasami akurat tekstowo to chyba się to nie zmieni. Zawsze będę to brała pod uwagę, ale walczę z takim trochę wewnętrznym wodzirejem, którego ostatnio namierzyłam, że go mam sporego. I to mnie trochę, myślę, ode mnie momentami odkleja samej. Teraz jak powiedziałaś o tym, że tekst zaśpiewany jest jak modlitwa, to przychodzi mi do głowy taki prosty przykład z brzegu. Kołysanki, które śpiewamy naszym dzieciom, nie? Dlaczego tak, to jest takie ważne dla tak. nich? Tak, i była taka niesamowita kampania, chyba w Radiu Tok FM, dawno temu, gdzie właśnie była kołysanka, że głos kobiecy jakiś śpiewa po prostu straszny tekst, typu śpi, debilu, coś tam, że takie straszne słowa, które właśnie, i o tym to było, że
to, jakich słów używasz w stosunku do swoich dzieci, ma po prostu totalne znaczenie. Właśnie, no to po prostu działa. Jeszcze śpiewane, to było po prostu no, druzgocząca po prostu kampania. Bardzo, moim zdaniem, świetna, mocna. A ty śpiewasz swoim dzieciom? No już teraz to oni nie chcą. Właściwie to im robię przypał, jak zaczynam śpiewać do nich. To już w ogóle. Chyba czasami z nimi zdarza się nam śpiewać w samochodzie jakąś ich piosenkę, którą oni lubią. Ale w dzieciństwie takim wczesnym, no jak byli zasypiali, to dużo im śpiewałam kołysanek. I też Aniela najczęściej była moją inspiracją i jej słowa, które ona wypowiadała, trafiały jakby do piosenek. Nazywam się Niebo, to było jej zdanie. Muszę się nauczyć, jak malować ogień, to jest też jej zdanie. Ale ostatnio właśnie, jak Mrozu był u nas i pracowaliśmy nad jego wersją refrenu, to Aniela stwierdziła, że przyjdzie na chwilę do studia i zaczęła nam podsuwać frazy. I rzeczywiście mieliśmy do wyboru zasypiać pod nieba sercem i ogrzać się pod nieba ciepłem. I to Anieli obydwa były sformułowania i właściwie stosujemy to wymiennie, ponieważ nam się obydwa podobały. Uwielbiam tę piosenkę. A no to już teraz rozumiem, bo to jakaś wspólna grupowa praca. Tak. Odbyła się. To, co mówisz o tym wodzireju, nie wiem, mnie się to jakoś podoba, no bo ja zawsze tutaj się podniecam, rozmawiając z artystkami, artystami, że to, co robicie dla nas muzycznie, czy w sztuce, czy w literaturze, literaturę też uważam za sztukę wielką. Oczywiście. Jest po prostu podnoszeniem wibracji. I jeśli wy jesteście tymi, którzy podnoszą wibracje całego świata, co to znaczy podnosić wibracje, po prostu sprawiać, że życie jest piękniejsze, spokojniejsze, że w większym zaufaniu, że w jakimś zrozumieniu, w jakiejś równowadze. Tylko potem pytam zawsze o koszt. O koszt tego, że macie do tego dostęp, że jesteście takimi transformatorami, to przez was przechodzi, to skądś przychodzi, tak jak ty mówisz, przed zaśnięciem przychodzą ci te pomysły. Ja myślę, że jest gdzieś nad nami, dobra, teraz sobie polecę, taki zbiór wszystkiego najlepszego w tym wszechświecie. Ładnie, niepowiedziane. Wszystkiego najlepszego? No, super. No trochę to jest o tym, nie? No bo chcę do tego zbioru wsadzić naprawdę wszystko. I pytanie, na jakich zasadach ktoś, na przykład taka artystka jak ty, ma do tego dostęp, a ktoś taki jak ja nie ma do tego dostępu, ma dostęp do czegoś innego, nie? Według jakich kryteriów te podziały następują? Dobra, tylko to już jest z kategorii Magda odleciała. Ale jak zejdziemy na ziemię i sobie właśnie tak pomyślimy o tym, no kurczę, no jednak tak jest. Czyli jakaś potrzeba z duszy wychodząca, tworzenia, w twoim przypadku muzyki. Ona się skądś bierze. No można powiedzieć, że nie wiem, od rodziców, którzy byli zdeterminowani, żeby dostrzec talent dziecka i go rozwijać, bo przecież byłyście dwie, ty i Paulina, twoja siostra. Ja właściwie myślenie o duchowości zaczęłam od waszej piosenki Sutra Serca. I naprawdę, jak dzisiaj wspominam sobie tamte czasy, to zawsze jest tak, że gdzieś przychodzi taki moment i można się wstrzelić w jakiś taki punkt w swoim życiu, od którego się trochę zaczyna na nowo. Mówiłam ci wczoraj w naszej prywatnej rozmowie, że mnie też tutaj na kanale bywa, bo to jest praca, bywa ciężko i czasem mam tak, że już myślę sobie, dobra, wystarczy, już jestem tak zmęczona, że na razie dziękuję, ale za chwilę ta myśl mi ucieka. Bo wiem, po co to robię. Ty też tak masz? Ty z tego poziomu tak już profesjonalnej, zaangażowanej, doświadczonej, nagradzanej, świadomej artystki, ile razy dziennie to rzucasz, tę robotę? No, to jest bardzo aktualny wątek dla mnie, bo rzeczywiście już, to już 20 jest lat. Ja po prostu... Już tak połowa życia, nie? Dokładnie połowa życia. Tak. Ja po prostu coraz bardziej się, no nie wiem nawet od czego tu jakoś tak zacząć, żeby to miało sens. Bo najpierw mówiłaś o tych wibracjach i o tym, że niektórzy ludzie to jakby mają, czują, w sensie
czują i to zamieniają w jakąś sztukę. Mi się wydaje, że twórców jest dużo więcej niż ci, których my tylko nazywamy twórcami. To znaczy, wydaje mi się, że kreatywni ludzie są w zasadzie wszyscy, którzy mają choć trochę, no wiesz, przywileju w życiu, żeby nie musieć po prostu gonić za tym, żeby przetrwać na tej planecie, tylko mają w sobie chociaż trochę w swoim życiu szczęścia, że mają trochę czasu, że mogą kreatywnie, w ogóle bardziej kreatywnie podchodzić, że jakby ten, nie wiem, organ odpowiedzialny za tworzenie, że to jest po prostu ważne i to jest w każdym z nas. Pamiętam. Który to organ? Nie wiem, czy to bardziej jest z brzucha, czy z serca, czy z Jeruzalem, jak mówił mój nauczyciel śpiewu, czyli jeszcze niżej, ale po prostu pamiętam tą książkę Biegnąca z wilkami, gdzie było bardzo ciekawe zjawisko opisane, już tego teraz tak dokładnie nie przytoczę, ale pamiętam, że to mnie bardzo zatrzymało, że po prostu potrzebujemy tworzyć, wszyscy potrzebujemy tworzyć. Jakby w miejscach, gdzie ludzie są szczęśliwsi, jest piękniej, bo wszystko, co jest dookoła, jest w jakiś sposób stworzone w jakiejś tęsknocie za pięknem. I teraz wiem, że to już jest bardzo znana pozycja, czyli Act of Creation, Act of Being, Ricka Rubina książka, który z kolei twierdzi, że nic nie wymyślamy nowego w ogóle. My, artyści, twórcy, nie wymyślamy niczego nowego, tylko się nastrajamy do tego, żeby czuć, słyszeć, widzieć, żeby po prostu odbierać rzeczywistość lepiej, bardziej czule. Po Czyli chodzi o to, że to wszystko czułki. Już jest? To wszystko totalnie jest, tylko niektórzy, na przykład, nie wiem, muzycy mają język muzyki, którym się porozumiewają z resztą świata i używają tego języka do tego, żeby pokazać drugiej osobie, że patrz, jakie piękne jest to. I totalnie właśnie będąc na hydrze, gdzie jest tak totalnie pięknie, ja miałam to poczucie, że to się dzieje samo, że my w 10 dni, też zespół, my się bardzo lubimy i też dotarliśmy do jakiegoś takiego momentu, że się i ufamy sobie i mamy dla siebie bardzo dużo takiej czułości, przestrzeni, wyrozumiałości, że w 10 dni jednak nagraliśmy 11 piosenek i to było dlatego, że nam było dobrze, że mieliśmy przywilej przestrzeni, jedzenia, czasu i byliśmy otoczeni pięknem po prostu. A jednocześnie każdy z nas ma swój język i umiejętność opowiadania tego piękna, które wokół nas było. Po prostu. Czyli trudniej jest z naddeski do prasowania stworzyć coś pięknego? Tak. Trudniej jest, zdecydowanie. I na pewno trudniej jest tworzyć, gdy się na przykład walczy o przetrwanie w ogóle. W takim stanie nie jest łatwo tworzyć. Więc byłaś w takim stanie? W takim stanie, no tak. Byłam kiedyś w takim stanie i po prostu i ciało zamknięte i jakby tutaj barki, to wszystko, jakby lęki, takie stany. I właśnie z tego stanu jest niebezpiecznie też tworzyć, moim zdaniem, bo wtedy się właśnie wytwarza takie dzieła, które są niepokojące, które mogą mieć też po prostu przekazywać właśnie niskie wibracje i mogą właśnie zarażać czymś takim, zarażać strachem. Jest cała masa przecież sztuki, która też straszy. I to właśnie jest trochę, ja się z tym nie zgadzam, ale i wolałabym tak nie działać, więc w sumie tak nie działam. A co to był za moment, kiedy byłaś w tym, mówisz o takim przykurczu, z takim skuleniu ciała w lęku? Znam to, wiem, co to znaczy mieć wiecznie uniesione barki i schowaną tutaj, wyciągniętą do przodu brodę, głowę, która jakby ta moja część istnienia i życia chciała żyć, ale reszta jest zbyt ciężka i zbyt przerażona, żeby pójść. Tak, ja bym tak nazwała to przypadłość właśnie nieprawdopodobieństwem.
czyli taką niemożliwością oderwania się do lotu, do marzeń w ogóle. O tym jest właśnie jedna z piosenek pod tytułem Nieprawdopodobieństwo. To jest przypadłość. Taka właśnie też, o której myślę, Kora w pierwszej zwrotce krakowskiego Splinu śpiewa. I myślę, że cały nasz kraj ogarnęła taka fala właśnie w pandemię. Później następna fala nieprawdopodobieństwa przyszła z wojną w Ukrainie. Jakby zalewa nas co jakiś czas coś takiego, te dwa przerażenia bardzo zatrzymały nas wszystkich. I ja też byłam jak najbardziej częścią tego zjawiska i myślę, że też wszyscy się jakoś w różnych momentach różnie baliśmy różnych rzeczy. Więc to na przykład piosenka Zew też była takim wspomnieniem i tęsknotą za właśnie oderwaniem się. Kiedy siedziałam w domu właśnie w trakcie pandemii, pracowałam nad muzyką do tekstów Kory. Brakowało mi takiej piosenki. Ostatnią aktywnością, którą odkryłam, że mogę jeszcze robić, działać, to właśnie była jazda konna i zaczęłam się uczyć galopu i jak tego doświadczyłam, jakby po prostu poczułam wreszcie coś takiego jak na scenie, jak w muzyce i była to piosenka Zew, która właśnie była takim właśnie otwarciem tych barków, otwarciem tych wspomnieniem i tęsknotą za tym uczuciem, gdzie po prostu jest ten przepływ, tak, flow tak zwany. Nie miałam okazji Cię jeszcze spytać o wydarzenia z 2016 roku i Twój wywiad do Wysokich Obcasów. Byłoby wysoką niesprawiedliwością, gdybyśmy nie mogły teraz na chwilkę do tego przejść, bo opowiedziałaś wtedy o swoim zabiegu przerywania ciąży. Ja nazwałam to publicznie sytuacją, w której wywróciłaś stolik, przy którym wszyscy się wygodnie rozsiedli, bo to jest taki temat, który jest dla jednych bardzo niewygodny, dla drugich bardzo wygodny i właśnie z tego rozstrzału rodzą się moim zdaniem dziwactwa w podejściu do tematu, a rzeczywistość jest po środku, czyli po prostu toczy się życie, ono ma swoje potrzeby, wymagania i zdarzenia. Ale dla mnie tamto Twoje wyznanie, tak piękne i prawdziwe, i ponieważ znam wiele kobiet i znam tysiące kobiecych historii, nie zupełnie do końca osobiście, ale choćby te przeczytane w książkach, w wywiadach, obejrzane w filmach, to też są jakieś historie, bo życie i tak napisze scenariusz dużo grubszy niż książka i film. Myślałam wtedy o Tobie jako o kobiecie, która poniesie cenę za nas wszystkie. Właśnie tak. Cenę swojej odwagi dla nas. I dzisiaj chciałam Cię zapytać, bo już minęło tyle lat, jaka to była dla Ciebie cena, dla Ciebie, dla Natalii, tej prawdy wtedy? No wiesz, nie chcę jakoś za długo o tym opowiadać, bo to w ogóle nie jest... Musisz. Mogłabym bardzo długo o tym opowiadać, ale nie chcę. Z jednej strony cena była taka, że poczułam właśnie totalny ciężar. Ta skala ciężkości chyba się wtedy pierwszy raz dała mi we znaki w ogóle w życiu i poczułam takie naprawdę tąpnięcie i takie naprawdę mocne dociśnięcie do ziemi w spolaryzowanym kraju. Czego nawet nie byłam świadoma. Ja to zrobiłam bardzo tak w dobrej wierze i w naiwności, w jakiejś, nie wiem, w jakimś marzeniu o swobodzie większej po prostu nas, kobiet. A miałam chyba trochę za dużo odwagi, bo właśnie odwaga to jest coś, co się zyskuje śpiewając publicznie. To naprawdę jest niesamowite, jak można się wzmocnić tak centralnie, śpiewając po prostu. Więc zaczęło się od tego, że zaśpiewałam piosenkę, a później stwierdziłam, że na fali protestów opowiem
o co mi chodziło w piosence. No więc z jednej strony było to, a z drugiej strony była ogromna fala ciepła, miłości, wsparcia od kobiet. Dostałam od Akcji Demokracji fizycznie, przywieźli mi rowerem taką, naprawdę nie przesadzam, taką grubą książkę wydrukowanych komentarzy i słów wsparcia, gdzie w środku znalazłam moją mamę. I hashtag jestem z Natalią był po prostu powielany tak masowo. No i przede wszystkim śpiewam w piosence właśnie Nieprawdopodobieństwo o Glorii Steinem, która miała, kiedy oglądałam serial Miss America, o tym jak po jej wyznaniu zaczepiały ją nieznajome osoby, nieznajome kobiety na ulicy i ją przytulały i jej dziękowały. Miałam dokładnie, ja miałam takie życie na ulicy. I to było tak kosmiczne, Magda, że nikt... Czuję to. To po prostu jest coś magicznego, niesamowitego. I takie poczucie, wiesz, obecności, bliskości z nieznajomymi. I nagle po prostu czułam to, co Rebecca Solnit opisuje jako taką sieć, system podziemną, jak grzyby mają połączenia. Ja to po prostu czułam z kobietami i cały czas to czuję. Po prostu Starlink i to jest nic. W sensie to jest po prostu połączone i na koncertach to czuję, po koncertach to czuję. No i to jest niesamowite. To jest niesamowite i wiem, że jakby mamy tą łączność, mamy siebie nawzajem. Właśnie w tej piosence jest taki wers, prawda? O tym, że jakby dusze są w nas gościnnie, a nie przytoczę do końca dokładnie, a ciało jest po prostu, jest. I to jest o tym. A jeśli mowa o kobiecych relacjach, dużo pracujesz ze swoją siostrą Pauliną, a prywatnie też dużo spędzacie czasu? No ostatnio więcej prywatnie, bo ostatnim wspólnym występem to była taka wspomnieniowa sytuacja z Jimkiem i z Nosprem w Katowicach. I to było mocne przeżycie i śpiewałyśmy stare piosenki jako bohaterki historii polskiego hip-hopu. Więc jakby tak, to było to. A wcześniej śpiewałyśmy razem z Krzyśkiem Zalewskim w projekcie Niemenowym, co jakby ja wymyśliłam niejako narzucając się Krzysiowi z naszą instytucją chórków, bo po prostu mi brakowało właśnie Pauliny i chciałam po prostu trochę zaborczo zablokować to miejsce sobą, jakby, że kocham Niemena i po prostu lubię tą całą soulową stronę jego twórczości i stwierdziłam, że to będzie po prostu super zabawa. A z drugiej strony miałyśmy z Pauliną miliard super godzin wspólnych w hotelach i busie i na scenie się po prostu wydurniałyśmy tak, że się zastanawiałyśmy, że po prostu Krzysiek jakby się na to zgadzał, co my tam robiłyśmy. Jakby tańczyłyśmy i jakby ja dawałam jej moją nogę na przykład. To wszystko było też zmyślane w trakcie. No jakby nikt, żadna kobieta po prostu inna na tej planecie nie rozumie tej abstrakcji tak dobrze jak Paulina i my po prostu jakby najlepiej się bawimy ze sobą. Ja tak mam. Zawsze tak miałyście? Czy to jest teraz w tym dorosłym życiu? Nie, zawsze tak miałyśmy w zasadzie. Tak. Mhm. Zawsze byłyśmy kumplami, kumpelkami i się kumałyśmy mega. No by nikt inny nie miał takich rodziców jak my, nikt inny nie śpiewał w Sea Stars, nikt inny nie przeżył tych wszystkich szalonych rzeczy po prostu. I dzięki też Paulinie uważam, że ostatecznie nie oszalałam. Albo oszalałam tylko tyle, ile oszalałam, a mogłam pewnie bardziej się odkleić. Bo zawsze miałam ją, ona miała mnie i zawsze byłyśmy w stanie jakby spojrzeć na siebie jak w lustro i sprawdzić, czy jesteśmy jakby jeszcze sobą w tym show biznesie.
i tym tempie, które wtedy było, było szalone tempo. Tak, to nawet ja pamiętam, ja chyba wtedy w telewizji publicznej pracowałam. To był szał. Absolutny na was szał. Tak, tak. No, i to było cudowne. Tak, ale byłyśmy bardzo młode i takie trochę, myślę, przyeksploatowane i myślę, że spory też był koszt tego. No. A decyzja o rozwiązaniu zespołu była związana właśnie z tym, że to jest już za dużo. Decyzja tak? To w ogóle była taka trochę w domyśle. Wcale to nie do końca... To nie była właśnie moja i mojej siostry decyzja. Bardziej z drugiej strony zespołu. Myślę, że ona wyniknęła trochę z braku zrozumienia dla naszych potrzeb odpoczynku. No, bo my po prostu z Pauliną byłyśmy bardzo zmęczone i chciałyśmy przerwy półrocznej i ja wtedy pojechałam do Londynu, do szkoły muzycznej, a moja siostra w tym czasie zaczęła sobie sama coś pisać. W ogóle Paulina była bardziej, na przykład Inspirations to była taka piosenka, którą w bardzo dużym stopniu Paulina napisała. Więc chyba ona pierwsza miała taki zew pisania czegoś osobnego. No i po prostu jak ja wróciłam z Londynu, no to myślałam, że jakby będziemy dalej grać, no ale jakby to było jakieś takie nie do przejścia już. W zasadzie to nie wiem. Może być jakiś mediator, to sobie porozmawiamy o tym z chłopakami, ale tak, no. Ale jeszcze nie udało się, nie udało się jakby do tego wrócić. Później była reanimacja Sisters, czy reaktywacja, bo Piotr Metz wymyślił, że będzie Jamiroquai grało na stadionie Legii, więc my się aktywizowaliśmy i nawet trochę zaczęliśmy pracować nad nowym materiałem i zagraliśmy koncert support właśnie przed Jamiroquai, potem support przed Prince'em na openerze. Fatalnie, naprawdę, po prostu. Kto by tam chciał grać z nimi? To było... Jakie to są wspaniałe historie, zobacz, w ogóle tak. O czym my tutaj no, rozmawiamy. Ale mentalnie po prostu się już nie spotkaliśmy, jakby było to jakieś trudne i no, nie wiem. No ale, jednak... a wierzysz w to, że jakby spotykamy ludzi do wszystkich, do wszelkich relacji na określony czas? Chyba że tak. Rzadko chyba jest tak to jest. Na zawsze. Chyba tak jest. No, na przykład to, że moich dziadków już tyle czasu nie ma. Przecież to było zawsze dla mnie, wydawało się, że oni już będą zawsze, a ich nie ma. Tylko naprawdę ich nie ma. Ale też są ludzie, których po prostu ścieżki się właśnie spotykają i rozchodzą. Tak jest okej. Ja mam dużą wdzięczność w sobie dla i Bartka, i Marka, i Ułana, i świętej pamięci Przemka Maciołka. To była dla mnie naprawdę porządna szkoła muzyczna i taka też ze sobą i w ogóle. Także ciekawe bardzo czasy i ja czuję wdzięczność. No tak, no ale ty jesteś z tej kategorii istot, że ty zawsze będziesz, tak cię czytam, że ty zawsze będziesz wdzięczna i jesteś bardzo taka... nie chciałam powiedzieć niekonkurencyjna, tylko brakuje mi teraz innego wyrazu, że nie rywalizujesz, że masz swoje miejsce, swój świat, no chyba, że tam podglądasz i patrzysz, jak ktoś coś tam zrobił. Ja mam kumpla Krzysztofa Zalewskiego, który śpiewa, że życie to nie zabawa, 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 tylko zawody, zawody, zawody i ja zawsze mówię, Krzysiek, właśnie, że zabawa, po prostu zabawa, stary, zabawa, on... No dobra. Ja mówię, Krzysiu, przestań po prostu, bo on zawsze chce się bawić ze mną w to, że jak ja coś zaśpiewam, to on zaśpiewa wyżej i potem ja muszę śpiewać jeszcze wyżej i potem Paulina śpiewa jeszcze wyżej i my się jakby w to bawimy i to jest naprawdę takie głupie, ale ja mam wrażenie, że no, że to jest po prostu męczarnia ogólnie. Nawet ta zabawa jest męcząca i jakby ja po prostu kompletnie nie mam siły na to. I wracając jeszcze do tamtego starego twojego pytania, ile razy dziennie mam ochotę powiedzieć, że mam tego dość, bo
tak jakby w ogóle tego nie odpowiedziałam na to. To właśnie ja się po prostu uczłowieczam przez te lata i staram się coraz bardziej czuć, że o, jestem zmęczona, o nie, w ogóle mi się nie chce. I jakby legalizuję w sobie te uczucia, że to jest spoko, że ja właściwie... I ten wodzirej, który jak gdyby... Ten imperatyw takiego zabiegania o to, żeby mnie lubili, kochali i chcieli ze mną się tam zajmować moimi piosenkami na koncertach ludzie, że ten wodzirej też jakby czasami muszę go w ogóle wyłączyć i powiedzieć mu w ogóle... Iść spać. Iść spać, ale nawet w trakcie śpiewania, ja czasami na scenie, to jest nowe, to jest naprawdę od paru dni, ja to obserwuję, że jakby świeżutkie. Że performance jest dla mnie też nie do końca zdrowy, w sensie, że ja trochę zaczynam inaczej śpiewać i znowu wracając do tej skali ciężkości, to zaczynam śpiewać coraz lżej i coraz mniej zabiegać o tą miłość. I właśnie czasem dawać sobie prawo do tego, żeby sobie po prostu szczerze przyznać, że jestem zmęczona, a czasem się pomylić na koncercie. W ogóle też ta trzustka po prostu z tą adrenaliną tam przeżywa strasznie dużo w trakcie koncertu i skacze ten poziom cukru i ta insulina i to jest po prostu, to jest duży wydatek. Więc jak na przykład się pomylam, to już od dłuższego czasu mam tak, że robię jamański pull-up, czyli robię stop, 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 stop. Chodźcie jeszcze raz. Zagrajmy to jeszcze raz. Cały mój zespół już kompletnie Super. Wtedy się rozluźnia. I ostatnio w ogóle nie mogłam, jakby nie chciałam nawet przepraszać ludzi za to, bo po prostu powiedziałam, że ja po prostu jestem człowiekiem, a nie maszyną. A jakby na przykład w czasach Sisters totalnie byłam maszyną i to się tak uczłowieczam po prostu. I w ten sposób jakoś do siebie tam dotrę, że jednak mi się chce i jednak idę. Być może czasami wymaga to bardzo dużo godzin samego ze sobą czasu i jogi i jakby... zrobienia kroków wstecz i poszukania swojej stopy i jakichś szczegółów i jakichś detali, poszukania w ciele jakichś napięć i jakichś sprzeciwów i naprawdę no nie da się inaczej niż jak z dzieckiem, ze sobą samym. W sensie, że po prostu Gabor Mate mówił bardzo piękną rzecz. Niedawno byłam na takiej świetnej randce, że pojechaliśmy sobie do Pragi i tam była konferencja i on tak pięknie zdefiniował mindfulness w taki piękny sposób, że mindfulness właśnie to jest bycie ze sobą samym, towarzyszenie sobie samemu z chwili na chwilę, z pozycji dorosłego, pochylonego nad dzieckiem swoim, jakby wewnętrznym. I to jest takie mocne dla mnie, bycie dla siebie opiekuńczym dorosłym, dla siebie człowieka, dla siebie czasami dzieciaka, dla siebie czasami wkurzonego bachora, a czasami zbuntowanego nastolatka, a czasami no, zmarzniętego dziecka, a czasami głodnego, a czasami zmęczonego, a czasami niewyspanego, a czasami znudzonego. Po prostu tu trzeba się sobą zajmować w tej pracy. Wspominasz Gabora Mate, czyli kanadyjskiego lekarza, on jest węgierskiego pochodzenia, stąd to nazwisko. Ale on rozumiem, że się specjalizuje między innymi w uzależnieniach, ale też w takim spojrzeniu tak, na istotę ludzką. Tak, i w traumie. I ty lubisz albo... Tak myślę, że cię ciągnie do takich. Wymieniłaś kilka książek, kilka nazwisk. Rozumiem, że dostęp do literatury albo dostęp do wiedzy osób, które można spotkać na warsztatach czy prelekcjach, to jest ważna część twojego rozwoju. Tak, jak najbardziej. Tak, no też jakby terapia i proces takiego zdrowienia mi się wydaje, że jest bardzo od zawsze dla mnie połączony z muzyką. A długo jesteś w terapii? W
teraz jestem w procesie, który będzie trwał 2 lata za chwilę. Wcześniej byłam jakiś czas temu podczas pracy nad płytą Prąd. A jeszcze wcześniej miałam takie, może raczej, wydaje mi się, że to bardziej były takie, głównie jednak praca z moim nauczycielem śpiewu. Bo William Hannibal Means, mój świętej pamięci nauczyciel, który umarł w ogóle w trakcie pandemii i to było niesamowicie w ogóle dla mnie mocne przeżycie i uważam, że pogrzeb na Zoomie to jest w ogóle ciekawe zjawisko i Robert Rient, niesamowity też i pisarz i działacz, właśnie powiedział coś niesamowitego, bo też brałam udział w jego warsztatach kiedyś, że dla ducha to w ogóle jest nieistotne. Jakby w sensie, czy my jesteśmy online, czy my jesteśmy w czasie przeszłym, przyszłym, że to jest w ogóle coś ponad. Także rzeczywiście ta ceremonia była bardzo dla mnie mocna. To był w ogóle najbardziej taki przeżyty głęboko chyba pogrzeb w moim życiu. I pomimo tego, że to było na Zoomie, ale to też chyba świadczy o tym, jaką niesamowitą energią jakby jest i był dla mnie właśnie mój nauczyciel śpiewu. I od zawsze jego warsztaty nazywały się Śpiewaj i otwórz serce. I u niego na zajęciach zawsze w ramach otwierania głosu, otwierania gardła, śpiewania, otwierania serca, działy się w ludziach rzeczy emocjonalne i uwolnienia. I widziałam na własne oczy, jak ludzie, którzy fałszują i pokutuje takie straszne przekonanie, że niektórzy nie mają słuchu i nie powinni śpiewać i słoń im nadepnął na ucho i te wszystkie straszne bajki. Jak pozbywając się lęku i strachu zaczynali śpiewać czysto. I jak bardzo nasze gardło jest połączone po prostu z sercem i z całą resztą. Więc dla mnie zawsze to, jak pytasz o terapię, to po prostu jest zawsze połączone. Śpiewanie jest terapeutyczne, pisanie, tworzenie jest terapeutyczne, wspólne śpiewanie, muzyka, w ogóle muzykowanie jest totalnie terapeutyczną formą, najlepszą formą spędzania czasu po prostu na tej planecie, no poza chyba po prostu sercem jeszcze. I jakimś, no nie wiem, ekstatycznym pływaniu w jeziorach ciepłych. Po prostu nie to... Nie lubisz zimy? Wiesz co, no ja mam po prostu dziwnie termostat jakoś. może też w procesie terapii to jakoś wyreguluję sobie, bo zaczynam dostrzegać coraz większą moc zimnej wody, która leczy i która zabiera ból. I o tym jest też jedna piosenka. I pływaliśmy w zimnym morzu na Hydrze, chociaż dokładnie 10 dni trwa tam zima i to były właśnie te nasze dni, które tam spędziliśmy. No nie ma przypadków. Oswoić także, zimę. Także ja oswajam też to zimno i zauważyłam niesamowitą rzecz, że stan emocjonalny bardzo się łączy z odczuciami ciepła i zimna. Nie wiem, czy też to miałaś okazję zaobserwować, że zaczynamy jak czuć... Jak się boję. Tak. Albo wspominasz coś, co było o wymrożeniu emocjonalnym, to zaczyna nam być zimno. Albo jak czegoś nie chcesz, to się zamraża człowiek. Jak zaczynam być ekspresyjna i zaczynam czuć frajdy różne i dzieci na przykład się tak świetnie bawią i w ogóle zapominają się ubierać. Także to jest, myślę, jeszcze przede mną, no, żeby właśnie ten termostat sobie jakoś jeszcze może nareperować, jeszcze w to wierzę. Ale jesteś w najlepszym czasie, chyba tak mi się wydaje, że my kobiety, nie znam się jeszcze na mężczyznach, będę ten temat zgłębiać. Ja też właśnie tak trochę się nie znam. Jak ktoś, jakiś mężczyzna chce się uczyć śpiewu, to ja tak mam tak, że no niby wiem, ale nie wiem jednak, jak to jest ze śpiewaniem. Na swoim Wojtku się znasz?
No, dużo bardzo wiem o nim i w pewnym sensie tak. Ja mam nadzieję. Ale też dużo jest i fascynuje mnie też cała taka... I nie chcę się znać tak dobrze i nie chcę wiedzieć wszystkiego i w każdej przygodzie musi być trochę też tajemnicy i jakiejś wędrówki w nieznane i na tym też polega odwaga i ciary, że po prostu też mamy gotowość w sobie na to, że jutro będzie coś zupełnie nowego i znowu, nie wiem, będziemy płakać albo się śmiać, albo w ogóle się pogubimy i potem się znajdziemy. Tak, o tym jest piosenka, ja nie wiem, czy to jest w ogóle przypałowe, że ja cały czas mówię i o tym jest piosenka, no ale o tym jest piosenka do zobaczenia do jutra, od takiej gotowości właśnie, że dobrze, że to nie jest tak, że przeszła jakaś burza, przeżyliśmy coś ciężkiego, wypłakaliśmy się i już teraz będzie już spoko i to już będzie cały czas jakaś ciągła linia, tylko po prostu i to jest piosenka o tym, że ja jestem gotowa przeżywać kolejne rzeczy po prostu. A o czym jest piosenka Tam? Bo ja bardzo lubię ten refren, który właściwie to jest jeden wielki refren na piosenkę. Tak, ojejku. Zapominam się, gdy widzę nas tam. No właśnie o takiej legalnej wewnętrznej emigracji, którą można sobie odpalać i się gdzieś przenosić. O jakimś poczuciu wspólności przeżyć. Ale w tej relacji romantycznej właśnie? No i właśnie, widzisz, nie chcę tego tak może zdradzać, bo też często ludzie mają swoje... Tak staram się pisać piosenki, żeby były po prostu... Uniwersalne. Trochę tak, żeby działały. Lubię, żeby w piosence był kierunek przepływu, ale nie, żeby to było o tym konkretnie i tylko i wyłącznie. Tam są moje składniki, moich przeżyć. Częściowo to jest romantyczny składnik, jest też twórczy, geograficznie jest tam dużo przestrzeni. Tam jest gdzieś w ogóle Kora i tam jest gdzieś jeszcze trochę Shade i tam jest też Daft Punk. Tam jest też Mateusz Waśkiewicz, nasz gitarzysta, który po prostu uważa, że to jest najlepszy kawałek. Tam jest też gdzieś moja faza jakiejś blokady i niechęci. Tam jest też moje szukanie lekkości. Tam jest trochę ciepłego wiatru, ale dużo lżejsze to jest niż ciepły wiatr. Już tak nieprzytomnie lekkie. I zaufanie do tego, że mniej znaczy więcej i że tam może być tylko tyle. I że po prostu można się czuć lekko, nawet jeżeli jest ciężko. I nawet jeżeli jest dużo ciężkich wiadomości, to mamy prawo głęboko oddychać też wciąż. Wzięłam taki głęboki oddech teraz. Słuchaj, nie wiem, czy założenia sprzed kilkudziesięciu minut zrealizowałyśmy, ale poczułam się bardzo dobrze z Tobą. I wracając do tej opowieści o pogrzebie na Zoomie, dla mnie, ponieważ ja te nasze rozmowy, moje z Wami, różnymi osobami, nagrywam właśnie nie widząc się, nie czując energii, siedząc z tą jedną osobą w pomieszczeniu, po prostu jestem przekonana, że można stworzyć wspaniałą relację na tę godzinę spotkania, nie musząc na siebie patrzeć fizycznie. W tym połączeniu, które jest dla mnie, jest to największy kosmos i moje największe odkrycie w tej mojej pracy tutaj. I znowu Ci dzisiaj dziękuję, bo znowu to działa, no. Tak, to jest spotkanie, to jest niesamowite. No to już jesteśmy trochę jakby jako ludzkość naprawdę gdzieś daleko w kosmosie. W sensie jakby my jakby jako boomerki, nie przyszłoby nam to do głowy, prawda? Telefon był kosmosem, jak nam zakładali w mieszkaniach telefony. A teraz jakby no, ja mam wolne ręce. I po prostu rozmawiam z Magdą Mołek jakby ze swojego pokoju. No to jest kosmiczne. Bardzo też przyjemne i tak, świadomość. Po prostu takie zwycięstwo, nie wiem, triumf świadomości, nie wiem. W ogóle tego, jak potęgą jest nasz
nasze myśli i jak dużo możemy w ogóle. Otóż to. I to jest puenta naszego spotkania. bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. I teraz spojrzałam sobie na terminy koncertów. Jest tam zupełnie wyprzedana Warszawa. Natomiast jakbyś miała jeszcze powiedzieć od wtorku, gdzie, bo we wtorek my się wyemitujemy, gdzie jeszcze gracie w grudniu? 7 grudnia zapraszam do B90 w Gdańsku. 8 Gomunice i Klub Bogart. 14 grudnia Bydgoszcz, Fabryka Lloyda. 16 grudnia Świętochłowice, CKS. 18 grudnia Lublin, a 19 grudnia Palladium Warszawa. Już nie ma biletów, więc jeszcze raz. 7 grudnia Gdańsk, 8 Gomunice, 14 Bydgoszcz, 16 Świętochłowice i 18 Lublin. To jest najbliższe w Warszawie miejsce. Bardzo fajne. Centrum spotkania, skrzyżowania, spotkania kultur CSK. Zapraszam do Lublina. Super. No to wszystko wiadomo. Lublin też cudowne miasto. Mam stamtąd piękne autko. Dobra. Koniec reklam i promocji. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci takiej zimy, która będzie rozgrzewać Ci Twoje ciało i Twoje serce. I dziękuję Ci za wszystko, Ci co przez tyle lat nam dajesz. Bardzo Ci dziękuję. Zawsze bardzo lubię w tej wdzięczności zostawać. Cześć. Całuję. Dziękuję za dziś. Czy ja w ogóle coś ostatnio mówiłam o subskrypcjach? No w ogóle nie mówię, że chciałabym Was znów poprosić, jeśli nie mieliście okazji subskrybować kanału w moim stylu, że jeśli to zrobicie, to będzie mi bardzo miło. Wiecie, że kocham czytać komentarze, bo to w kółko powtarzam, więc piszcie i dziękuję. Dziękuję za łapki w górę. Następny wtorek. Co będzie w następny wtorek? No niedługo Wam powiem. Pięknego popołudnia, wieczoru, czy tam poranka, kiedy oglądacie. Bądźmy w kontakcie.